Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj w programie Jedź Bezpiecznie nowe oznakowanie poziome na ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie. Piszą do nas widzowie maile. Napisał na przykład pan Łukasz, który zastanawia się, jak z tym nowym oznakowaniem sobie poradzić. No właśnie, jak sobie poradzić? No myślę, że nie będzie to trudne, aczkolwiek zmieniła się jakby filozofia organizacji ruchu. W tej chwili prawy pas ma kontynuację, a lewy się kończy. Dawniej było odwrotnie. Krawężnik powodował zakończenie prawego pasa, naturalne, nie było tego oznakowania poziomego. W tym momencie pociągnięto linię przerywaną tak, że właśnie jest kontynuacja pasa prawego, natomiast zanikającym pasem jest pas lewy. No i o to tutaj generalnie chodzi. Musimy uważać na tą zmieniającą się na pewnych odcinkach organizację. Do Smolki mamy dwa pasy ruchu, potem do Stromej mamy jeden pas i od Stromej do Warneńczyka znowu dwa pasy, nawet troszkę dalej jesteśmy na prawy pas prowadzeni. Analogicznie z powrotem, czyli na kierunku od Limanowskiego do Matecznego. To skąd się biorą te problemy kierowców? No tutaj pan Łukasz wręcz pisze, że dzieją się tam dantejskie sceny. No dantejskie sceny dzieją się wtedy, kiedy kierowcy pchają się lewym pasem, uzurpują sobie pierwszeństwo. Czasami jadą po miejscu wyłączonym z ruchu. No widzieliśmy takie przypadki. O właśnie w tej chwili tutaj taksówka, która jechała lewym pasem, ja już zmieniłem na pas prawy, bo lewy się skończył, a kierowca taksówki przejechał pasem lewym. No jeżeli walczymy ze sobą, przepychamy się, no to wtedy można mówić o dantejskich scenach. Na szczęście, mam nadzieję, jest to tutaj przy stosunkowo niewielkiej prędkości, no bo Kalwaryjska generalnie jest ulicą zatłoczoną. Ale przestrzegamy, szczególnie wieczorem, żeby czegoś nie przespać, no i wtedy może dojść do poważnego wypadku, czy choćby poważnej kolizji. No to pojedźmy tą na nowo zorganizowaną Kalwaryjską. Jedziemy od ronda Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Limanowskiego. Od tego momentu mamy wybór pasa, możemy prawym, możemy również lewym. Mamy tutaj tylko linię dzielącą, informującą o tym, że jeden z pasów się skończy. W tym przypadku akurat pas lewy. Troszkę niechlujnie zaparkowane niektóre samochody, tak właściwie nie bardzo wiadomo jak jechać, zmieniać pas czy nie, no właściwie ta jazda nie wymagała zmiany pasa, a teraz go zmienimy w związku z tym parkującym pojazdem, no i na razie musimy na nim pozostać, albowiem parkuje tutaj inny samochód. No i właśnie, teraz od pewnego czasu ten lewy pas się kończy. My zmienimy sobie na prawy i pojedziemy prawym, który ma kontynuację, czyli pojazdy, które byłyby na lewym, a mogą się znaleźć tutaj, musiałyby ustąpić pierwszeństwa w związku z tym, że to one zmieniają pas ruchu, więc ten na prawym pasie ma pierwszeństwo, a ten na lewym ustępuje temu na prawej, przy czym oczywiście z wyjątkiem tramwaju. Wjeżdżamy na torowisko pojazdów szynowych i to wyżej w hierarchii stoi niż zmiana pasa ruchu. Tramwaje, można powiedzieć, tego pasa ruchu nie zmieniają, jadą cały czas swoim torowiskiem. I teraz tutaj kolejna zmiana. Znowu możemy pojechać dwoma pasami ruchu. Od ulicy Stromej mamy dwa pasy ruchu, możemy jechać prawym, tak jak jadę w tej chwili, możemy również jechać lewym. Przy czym ci znowu na lewym pasie zakończą za chwileczkę swoją możliwość jazdy i są tutaj strzałkami naprowadzającymi, spychali na pas prawy, dali miejsce wyłączone z ruchu. Także od tego momentu muszą zmienić pas na prawy i tym prawym pasem mogą kontynuować jazdę w kierunku ulicy Limanowskiego. Tak to w tej chwili wygląda. Z tego co widzieliśmy, to wielu kierowców no tak jakby w ogóle nie zauważało tego oznakowania poziomego. No różne są tego przyczyny. Rzeczywiście obserwuję to zjawisko. Albo niechlujstwo. Po prostu jadę, bo jadę i nic mnie nie obchodzi. Organizator ruchu nie będzie mi nic mówił, ja wiem lepiej. Niektórzy tak po prostu się zachowują, albo po prostu nie zwracają na to uwagi. Krótko mówiąc, niechlujstwo albo taka arogancja w stosunku do organizacji ruchu. Inna przyczyna to jazda, żeby szybciej, żeby być wcześniej niż ten pojazd, który ze mną jakby walczy na prawym pasie, no to ja tym lewym chcę jechać szybciej, a może ten prawym też będzie próbował walczyć, no i tak się przepychamy. O, tutaj zwróćmy uwagę, pojazd wziął tą przerywaną linię pod podwozie pojazdu, mają między kołami.
no to już jest osobny przepis, że taka jazda jest niedopuszczalna. Jeżeli pasy ruchu są znaczone, nie możemy jednocześnie zajmować więcej niż jednego pasa. Nie możemy jechać dwoma pasami ruchu. No to jest lekceważenie oznakowania poziomego. Wiele tego typu rzeczywiście przypadków tutaj mamy. Często jest to po prostu pośpiech. Ta walka, która tylko już kraje o niskiej cywilizacji motoryzacyjnej charakteryzuje, walka na drodze, żeby szybciej. No i to jest najbardziej niebezpieczne. Przeciwko temu protestujemy, jak również przeciwko każdym nieposzanowaniom przepisów i nie traktowaniem innych uczestników ruchu po partnersku. Zauważyłam też taką sytuację, że na przykład prawy pas jest zajęty, kierowcy stoją, a lewy jest pusty i nikt nie wjeżdża na ten lewy pas. Może kierowcy obawiają się, że zablokują tramwaj? To znaczy obawa niby słuszna, no bo blokować tramwaju nie wolno, natomiast jest to nadmierna obawa i niestety niepotrzebne blokowanie ruchu, generalnie rzecz biorąc, czasami korek aż do Matecznego czy tam gdzieś za Koronę, bo właśnie tak wszyscy jadą jak za panią matką Gęsiego, jak najbardziej ten lewy pas wykorzystujmy, tylko nie nadmiernie, chodzi o to, żeby mieć świadomość, że na nim priorytet mają pojazdy szynowe, ale jest to pas, który służy do jazdy, nie tylko do lewoskrętów. Można nim jechać. W tych miejscach, gdzie te pasy się schodzą, pierwszeństwo ma w tym momencie pas prawy. Natomiast myślę, że co drugi pojazd z lewego pasa będzie wjeżdżał w stylu zamka błyskawicznego, że wreszcie zapanuje na polskich drogach partnerstwo. Przenieśliśmy się na skrzyżowanie ulic Stoczniowców i Portowej i tutaj pokażemy, jak prawidłowo skręcić w prawo z ulicy Portowej w Stoczniowców. Jakież tutaj mogą być kontrowersje dotyczące tego skrętu? Wydaje się, że żadne, no ale jednak okazuje się, że nawet instruktorzy mają tutaj pewien problem, nazwijmy to natury prawnej, wynikający generalnie z niezbyt dokładnego przeczytania przepisów. Przepraszam pana, nie może pan tak uczyć, ten skręt jest nieprawidłowy do wyrzucenia. Musi być od prawej krawędzi. Generalnie przepis mówi, że skręcamy w prawo, zbliżywszy się do prawej krawędzi jezdni, a w lewo, zbliżywszy się do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej, bądź środka jezdni dwukierunkowej. Od tego jest jeden wyjątek. Nie wymaga się takiego ustawienia, jeśli możliwa jest jazda tylko w jednym kierunku. Czyli musiałby tutaj być ustawiony znak nakaz skrętu w prawo i wtedy można by skręcić z innego niż prawy pas w prawo. Ewentualnie jeszcze mogły być pomalowane na jezdni pasy ruchu, wskazujące, że na przykład jest więcej niż jeden pas do prawo czy lewo skrętu. No to popatrzmy, jak powinien poprawny przejazd wyglądać. Jedziemy przy prawym krawężniku, dokładnie przy prawym krawężniku, z prawym kierunkowskazem, no bo skręcamy w prawo. Natomiast skręt ten ukończymy na pasie lewym, ponieważ jest on z jednego pasa tylko możliwy, zgodnie z tym, co powiedziałem. W związku z tym od razu mamy prawo zająć lewy pas, no i potem jesteśmy przygotowani do lewoskrętu w kierunku ośrodka ruchu drogowego. Może z oznakowaniem poziomym byłoby kierowcom wygodniej? Tutaj nie należy szukać wygody. Problem polega na tym, że często bywa tak, że skręcający z Portowej w prawo chcą potem znaleźć się zaraz na pasie lewym, żeby wykonać lewoskręt w Nowochódzką w kierunku mostu na Wiśle. Ale przecież mogą to zrobić z prawego pasa, ponieważ właśnie skręt jest tylko z jednego pasa, mogą szerszym łukiem wyjeżdżać na lewy pas. Natomiast jeżeli ustawią się na środku, bo tak niektórzy tutaj próbują trzy pojazdy zmieścić na wylocie tego skrzyżowania, przy małych samochodach jest to możliwe, próbują ustawić się na środku i z tego pasa skręcać w prawo, to jest niedopuszczalne, to jest niezgodne z przepisami ustawienie do prawo skrętu. Ponieważ skręcając z prawego pasa możemy ten skręt skończyć na lewym pasie ulicy Stoczniowców, ten, który nie jedzie z prawego pasa, pojedzie na zderzenie z pojazdem skręcającym prawidłowo. Dojdzie do punktu kolizyjnego, zupełnie niepotrzebnego. Teraz próbujmy ustawić się na lewym pasie. No ale popatrzcie państwo, no stąd to ja już mogę skręcić tylko w lewo. No nie mogę pojechać stąd w prawo. Nawet jakby się tu trzy pojazdy zmieściły. O, trzy małe samochody by się zmieściły, ale nie ma na to pozwolenia. Pamiętajmy, że przepisy ogólne decydują. Jeśli nie ma znaków, to
nic ich nie znosi, w związku z tym musimy zgodnie z artykułem 22 w prawo, od prawej krawędzi, a od środka jezdni, bo w tym przypadku jest to dwukierunkowy wylot ulicy Portowej, od środka jezdni, od tej podwójnej ciągłej linii w lewo. A program Jedź Bezpiecznie mogą Państwo obejrzeć nie tylko w Telewizji Kraków, nie tylko na stronie internetowej Telewizji Kraków, ale również na YouTubie i to w jakości HD. Adres podajemy na dole ekranu. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.